Cześć, witajcie w Kuźni Mistrzów Gry. Przed Wami kolejny odcinek kampanii Wrota Chaosu. Naszymi bohaterami w tej przygodzie, w tej kampanii właściwie są medyk Klaus, tarczownik Reckenbach, magister Kolegium Cienia Gustaw, kapłan Myrmidii Tytus, Hazut, jednoręki weteran do niedawna, a obecnie biczownik ostrzegający przed zagładą świata, a nieświadomie cierpiący na chorobę psychiczną, którą była właśnie wizja zagłady. Bohaterom towarzyszy także bohater niezależny, ludoman, wojownik, który był poprzednim bohaterem jednego z graczy. Bohaterowie znajdują się obecnie w wielkim, wolnym księstwie Averlandu na trakcie w pobliżu Averheim. Jak to się stało, że Averland odłączył się od Imperium? No cóż, o tym możecie dowiedzieć się z poprzednich nagrań odnośnie tej kampanii, a także z nagrań kampanii averlandzkiej. Dzięki odzyskaniu od wampira podającego się za Petera von Stolpe księgi, w której opisano, jak otworzyć tymczasową bramę do domeny chaosu, gracze liczą, że uratują wciągniętych do tej domeny ich poprzednich bohaterów – Gottfrieda, Ultreda i Torstena, przyjaciół i towarzyszy Ludomana. Robią to, aby odwdzięczyć się za to, że ci dwukrotnie uratowali im życie, a poza tym potrzebują sojuszników w walce z kultystami Korna. Bohaterowie z Averheim w towarzystwie jednego z wysłanników Dzieci Sigmara, czyli tajnego stowarzyszenia pod auspicjami Świątyni Sigmara, które to stowarzyszenie sprzeciwia się odłączeniu Averlandu od Imperium, udali się do kryjówki przywódcy Dzieci Sigmara, aby tam spotkać się z Zachariaszem, kapłanem Sigmara, który po przestudiowaniu księgi miał przeprowadzić rytuał otwarcia bramy do domeny chaosu. Kryjówka Dzieci Sigmara znajdowała się przy brzegu rzeki Aver, ale w Stirlandzie. Można było się do niej dostać tylko w jeden sposób. Trzeba było zanurkować i podwodnym tunelem przejść do kompleksu jaskiń, gdzie ukrywał się przywódca Dzieci Sigmara, Schützenkrom Leibniz. Bohaterowie musieli więc zanurkować. Tunel był dość długi. Na szczęście na dnie była lina przytwierdzona do gruntu, stanowiąca swego rodzaju poręcz i wyznacznik kierunku w tej ciemnej wodzie. Bohaterowie otrzymali uszczelnione skórzane miechy wypełnione powietrzem i drewniane rurki. Miechy mieli włożyć pod pachę i naciskać łokciem, pompując powietrze rurką do ust i wydychając nosem. Aby nie wypłynąć na miechu wypełnionym powietrzem, musieli założyć pasy z kamiennymi obciążnikami. Nie ukrywam, że nie podobał im się pomysł nurkowania, zwłaszcza krasnoludowi, który bał się wody, no ale przewodnik zapewniał, że to nic trudnego ani strasznego. Nie była to prawda, ale ostatecznie pokonali tę drogę, choć nie bez trudności. Na miejscu okazało się, że kompleks jaskiń pomieścił spore zapasy żywności i broni, a także kilkudziesięciu wojowników, akolitów i kapłanów Sigmara. Wśród nich był Zachariasz, który przejął księgę od bohaterów i ze zdumieniem wysłuchał, że jeden z wampirów z rodu von Karsteinów podszył się pod Petera von Stolpe. Istotniejsze jednak było spotkanie z Schützenkromem, przywódcą organizacji. Okazał się nim być dość wysoki i szczupły mężczyzna po 30 roku życia. Jedną część włosów na głowie miał wygoloną, drugą zaś spowijały półdługie, zwichrzone blond włosy. Ten wysłuchał relacji bohaterów o tym, co działo się w Leihebergu, wysłuchał tego, jak wspierają Imperium w tym, aby Averland stał się ponownie jego częścią. Bohaterowie okazali krzyże, które dostali od agentów Dzieci Sigmara w Averlandzie za pomoc, jakiej im udzielili. To wszystko oraz słowa Zachariasza o potrzebie otwarcia bramy do domeny chaosu, aby wydobyć tych, którzy z chaosem walczyli i którzy mogą mieć wiedzę o tym, co planują kultyści Korna i w jaki sposób działają, skłoniły Schützenkroma do wydania pozwolenia na przeprowadzenie rytuału. Rytuał miał się jednak odbyć w jaskiniach, aby w razie jakiegoś niepowodzenia demonom nie było łatwo przedostać się poza jaskinię. Tutaj muszę wtrącić kilka słów o samym Schützenkromie. Jest to postać, którą stworzył gracz odgrywający obecnie krasnoluda Reckenbacha, kiedy jako mistrz gry prowadził pozostałym graczom i mi przygody w świecie Warhammera. Był to NPC mistrza gry, który towarzyszył naszej drużynie, wspierał radą, orężem i był przez nas lubiany. Miał słabość do alkoholu i uciech cielesnych, ale posiadał też dużą wiedzę o chaosie. Dzięki temu wypędził demona z ciała mojej postaci, dzięki temu uświadomił nam także, że polowanie na zwierzę ludzi, aby uzyskać ich jądra, potrzebne pewnemu alchemikowi do pewnej mikstury mającej zwiększyć libido pewnego przywódcy mrożnego rodu szlacheckiego w Midenlandzie, to głupi pomysł. Tak czy siak, tamte przygody zakończyły się w Averlandzie, a Schützenkrom z wędrownego kapłana wojownika stał się jedynym kapłanem świątyni Sigmara w Funzik w Averlandzie. To wszystko działo się 10 lat przed wydarzeniami z kampanii Wrota Chaosu. Z racji tego, że Schützenkrom był zawsze aktywną postacią, osobnikiem skłonnym raczej do działań niż rozważań, tworząc kampanię Wrota Chaosu uznałem, że to właśnie on stanie na czele Dzieci Sigmara już jako mój bohater niezależny. Planowałem przy tym już wówczas finał tej kampanii, w którym dla każdego z graczy potrzebna będzie dodatkowa postać i dla gracza, który prowadził krasnoluda,
Idealna wydała mi się ta, którą sam stworzyłem, będąc mistrzem gry. Dla pozostałych mieli to być ich poprzedni bohaterowie uratowani z domeny chaosu, jeżeli uda się ich uratować oczywiście. Wracając do bramy chaosu. Zachariasz ustalił, że można stworzyć bramę, która, po pierwsze, z uwagi na więź ludomana i jego uwięzionych w domenie chaosu towarzyszy, otworzy się w odległości do 100 metrów od jego towarzyszy. Po drugie, przez tę bramę nie może przejść do świata materialnego istota pochodząca z domeny chaosu, więc jest stosunkowo bezpiecznie ją otworzyć, z tym, że nie wiadomo, czy bohaterowie, którzy wkroczą do tej bramy chaosu, wrócą tymi samymi osobami. To także pewne ryzyko dla otwierających bramę. Po trzecie, brama będzie przyciągać istoty z domeny chaosu, bo stanowi wyrwę w ich świecie. Po czwarte, przed bramą, po stronie już domeny chaosu, będą dwa pola. Jeśli istota pochodząca z domeny chaosu stanie na takim polu i dotknie bramy, ta może ulec zniszczeniu. Ja jako mistrz gry ustaliłem, że jest około 50% szansy na to, że po dotknięciu bramy przez demona ta ulegnie zniszczeniu. Kiedy tak się stanie, bohaterowie zostaną uwięzieni w domenie chaosu, być może na zawsze, a w każdym bądź razie do czasu ponownego otwarcia bramy przez Zachariasza. Ja jako mistrz gry zakładałem, że zanim Zachariasz ponownie otworzy bramę, to minie 6 rund. Oczywiście gracze o tym nie wiedzieli. Bohaterowie zostaną także poddani specjalnemu rytuałowi, który na pewien czas zapobiegnie powstaniu u nich mutacji chaosu. Określiłem, że szacunkowo mają 2 minuty, czyli 10 rund. Tak naprawdę przyjąłem, że mają 11 rund. Ale oczywiście tego im nie mówiłem. Po tym czasie ochrona przestaje działać i jeśli będą przebywać w domenie chaosu, mogą doznać mutacji. Im szybciej załatwią sprawę, tym zatem dla nich lepiej. Jako mistrz gry założyłem, że po upływie 18 rund wymagany będzie test odporności. Z każdą rundą trudność testu rośnie o 10%. Nieudany powoduje jedną z losowych mutacji. I tak co kolejną rundę. Zachariasz przy tym ostrzegł bohaterów, że domena chaosu to miejsce, którym władają bogowie chaosu. Uważa się, że zachodzą tam nieustanne zmiany, rzeczywistość jest płynna, czas płynie inaczej, niektórzy twierdzą wręcz, że w drugą stronę. Demony czują się tam znacznie lepiej niż w świecie materialnym, bo stamtąd pochodzą. Bohaterowie graczy zdecydowali się tam jednak wejść, chcąc spłacić dług wdzięczności wobec poprzednich bohaterów, tych samych graczy, no i aby pozyskać sojuszników do walki z kultystami Korna, a być może także i z demonami, w Nuln, gdzie Dieter Feuerbach, elektor Talabeklandu, zamierza otworzyć wielkie wrota chaosu. Razem z nimi ruszył Ludoman i jeden z kapłanów Sigmara, Fineasz. Bohaterowie zabrali ze sobą wózki, aby w razie gdyby Thorsten i spółka byli nieprzytomni, można było ich ciągnąć. Zachariasz przy pomocy kilku kapłanów Sigmara przeprowadził rytuał, po czym fragment ściany jaskini stał się częściowo przeźroczysty, migoczący i krwisto-czerwony. Bohaterowie popatrzyli po sobie i ruszyli przez te wrota. Po drugiej stronie znaleźli się w dziedzinie Korna, na polach krwi. Miejsce to jest opisane w Księdze Spaczenia, w dodatku do drugiej edycji Warhammera. Generalnie jest to czerwone pustkowie z czerwonym niebem, na którym zasadzono w rzędach niezliczone ilości ciał przywiązanych ścięgnami do metalowych słupków. Z każdego ciała wyrasta fioletowy kwiat, który przeraźliwie, agonalnie wyje. Wszędzie są rowy irygacyjne, które odprowadzają krew z tych ciał. Dookoła kręcą się demony, które spijają krew z rowów irygacyjnych albo wypróżniają się pod palikami z ciałami. Bohaterowie z przerażeniem rozejrzeli się po tym miejscu. Podzielili się na dwie grupy. Fineasz i jeden z nich zostali na polach przy bramie, aby nie dopuścić do tego, by demony na nich stanęły i zniszczyły bramę. Reszta zaczęła rozglądać się za poszukiwanymi bohaterami. Przybycie bohaterów nie pozostało niezauważone. Wyrwa w osnowie domeny chaosu została natychmiast dostrzeżona przez kręcące się demony, które ruszyły, aby przez nią przejść do świata materialnego. Część demonów ruszyła także, aby pożreć bohaterów. Były tam ogary chaosu, furie chaosu, krwiopuszcze, kolczaste demony itd. Bohaterowie wiedzieli, że mają mało czasu i jeśli choć jedna grupa zawiedzie, zadanie zakończy się porażką, a być może śmiercią bohaterów. Na szczęście dostrzegli 3 białe kokony, od których Gustaw dostrzegł poświatę białego wiatru magii. To musieli być poszukiwani. Druga grupa ruszyła więc czym prędzej w ich kierunku. Jako mistrz gry uznałem, że domena chaosu musi charakteryzować się czymś płynnym, niestałym. Dlatego co rundę, na początku każdej z nich, przez rzut K8, losowałem pewien efekt, który wywoła domena chaosu na istotach ze świata materialnego, nieprzyzwyczajonych do jej zmienności, niekiedy także losowy wynik miał wpływ na same demony. A oto, jakie efekty wymyśliłem. Jeżeli wypadła jedynka, to dochodziło do zwiększenia działania wiatrów magii o 100%, czyli liczba kostek na poziom mocy czaru podwajała się, mówiąc oczywiście o mechanice Warhammera drugiej edycji. Efekt o tyle interesujący, że w drużynie były dwie postaci posługujące się wiatrami. Tego rodzaju sytuacja powodowała, że znacząco rosła szansa na manifestację chaosu przy czarowaniu.
Dwójka na kostce oznaczała całkowite rozproszenie wiatrów magii, czyli niemożność czarowania, a także przerwanie trwania efektu istniejących czarów. Trójka to zapadnięcie całkowitej ciemności. Wymagany był wówczas test spostrzegawczości, bardzo trudny zresztą, a nieudany powodował kary do różnego rodzaju testów opartych na wzroku i słuchu. Na czwórce była zmiana kolejności inicjatywy, od końca do początku, i dotyczyło to także demonów. Na piątce była zmiana efektu działania na przeciwne. Na przykład ruszasz w lewo, faktycznie idziesz w prawo. Atakujesz i trafiasz, faktycznie nie trafiasz. Atakujesz i zadajesz obrażenia, faktycznie atakujesz i leczysz kogoś. Wypijasz fiolkę leczącą, otrzymujesz obrażenia. I tak dalej, i tak dalej. Ten efekt także dotyczył demonów. Na szóstce wystrzeliwały z podziemi gejzery parzącej krwi w miejscach, gdzie stoją bohaterowie graczy i przeciwnicy. Generalnie ustaliłem, że każdy ma 20% szans na to, że w miejscu, gdzie stoi, wybuchnie gejzer, gejzer oczywiście gorącej krwi, który zada określone obrażenia postaciom, które poparzy. Na siódemce następowało spowolnienie upływu czasu. Czas zwalniał i bohaterowie mogli wykonywać tylko jedną akcję w rundzie. Demony mogły działać bez przeszkód. Na ósemce wypadał szał. Bohaterowie musieli wykonać bardzo trudny test siły woli. Jeżeli się nie udał, postać atakowała losowo wybraną postać stojącą obok niej szaleńczym atakiem. No a jeśli nie było takiej postaci obok, to stała w miejscu i ze złości podskakiwała i darła się w niebogłosy, nie mogąc nic innego robić przez rundę. Oprócz tego wszystkiego, na początku każdej rundy bohaterowie musieli także zdawać test siły woli, z każdą rundą coraz trudniejszy. Nieudany oznaczał uzyskanie punktu obłędu. Musiałem także pilnować upływu ilości rund, bo jak pamiętacie, po 11 przestawała działać ochrona i bohaterowie mogli otrzymać mutację. Powiem tak, scena była bardzo emocjonująca, choć wymagała od strony mistrza gry, aby wszystko opanować i jeszcze fajnie opisywać domenę chaosu. Myślę, że generalnie podołałem temu zadaniu, bo emocje na sesji były potężne. Było też sporo śmiechu, kiedy bohaterowie zamiast iść w stronę kokonów, szli w stronę bramy chaosu, no bo gracze deklarowali: idę do kokonów, a ja opisywałem, jak ponownie zbliżają się do bramy, bo akurat zadziałał efekt odwrócenia w domenie. Gracze nigdy nie wiedzieli, co wylosuję na tych kościach, nie mówiłem im. W zasadzie przez czas spędzony w domenie udało mi się wylosować każdy efekt. Niektóre z nich bardzo zmieniały warunki walki. Generalnie bohaterowie, którzy ruszyli po kokony, starali się ignorować demony, nie wdawać się w walki z nimi. Chcieli zadanie wykonać jak najszybciej. Demony z kolei starały się ich atakować, chwytać, opóźniać. Druga grupa demonów starała się przepchnąć bohaterów graczy od bramy i dopaść do niej. Jak wspomniałem, emocji nie brakowało. Na szczęście nikt nie zginął z bohaterów i udało im się ściągnąć kokony do świata materialnego, a brama za nimi się zamknęła i żaden demon nie przedostał się do świata materialnego. Jak się okazało, w kokonach rzeczywiście byli Thorsten, Ultred i Gottfried. Żywi, choć nieprzytomni. Może kilka słów o tych bohaterach. Więcej możecie dowiedzieć się, oglądając nagrania z kampanii Averlandzkiej. Otóż Ultred to dziki Norseman, rozwiązujący wszelkie problemy siłą lub zastraszaniem. Wyjątkowo sprawny wręcz i bezlitosny wojownik, przerażający, a przy tym góra mięśni i kości. Prowadził go gracz, grający obecnie Gustawę. Gottfried to sprytny łowca Stalabeklandu, mistrz łuku, lojalny towarzysz i dobry wojownik. Prowadził go gracz, grający obecnie Tytusem. Piorunowy Thorsten to bardzo dobry łucznik i równie dobry wojownik, walczący wręcz. Połowa jego ciała nosiła ślady blizn po uderzeniu piorunem. Thorsten, mimo tego, był osobnikiem pogodnym, ale miał słabość do rudych szlachcianek. Prowadził go gracz, obecnie grający Klausem. Jak się możecie domyślać, Ludomana z kolei prowadził gracz, grający obecnie Hazutem. Po powrocie do świata materialnego bohaterowie graczy, tak obecni jak i poprzedni, zostali poddani kwarantannie przez kapłanów Sigmara. No i została też sprowadzona kapłanka Shalii, która usunęła im choroby psychiczne i wyleczyła z ran oraz zaświadczyła, że nie są demonami w ludzkiej skórze. Po tym wszystkim doszło do rozmowy obecnych bohaterów z poprzednimi. Ja tych poprzednich starałem się odgrywać tak, jak czynili to wcześniej gracze. No, wychodziło mi raz lepiej, raz gorzej, ale na pewno się starałem. Poprzedni bohaterowie wyjaśnili, że sądzili, że od momentu, kiedy ich uwięziono w kokonach w domenie chaosu, minęło raptem kilka godzin. Faktycznie przebywali tam miesiące. Ale jak wspomniałem, czas w domenie chaosu płynie inaczej. Nie zmutowali, bo chroniły ich przed tym kokony. Z jakiego powodu demony ich nie pożarły, tylko umieściły w kokonach? Trudno powiedzieć. Ultred zażądał zdobytego przez siebie onegdaj młota, zwanego zgubą demonów, którym posługiwał się aktualnie Reckenbach. Bohaterowie graczy odmówili. Ultred chciał sprawę rozwiązać siłą, ale wtedy kapłan Tytus zaproponował rytualne zapasy ulrykowców. Do zapasów stanął posiadacz młota Reckenbach i Ultred. Reckenbach dzielnie stawał, ale góra kości i mięsa, jaką był Ultred, przemogła krasnoluda.
Gustaw i Tytus zwolnieni z przysięgi Rickenbacha co do przechowywania młota pod warunkiem, że Ultret przysięgnie na Ulryka, że po zabiciu wielkiego demona młot zwróci do świątyni Ulryka, co Ultret jako wyznawca Ulryka chętnie uczynił. Ludoman, Ultret, Gottfried i Thorsten wysłuchali historii o Bramie Chaosu. Jednak oni poszukiwali Elżbiety von Fussen, która ich oszukała. Poszczegóły odsyłam do kampanii awerlandzkiej. Właściwie za to oszustwo ukarać chcieli ją Ludo, Ultret i Gottfried. Thorsten chciał ją przed nimi ratować, bo był w niej zakochany. Niemniej cel był wspólny – odnaleźć Elżbietę von Fussen. Dowiedzieli się, że von Fussenowie przebywają w Loninbruck w Awerlandzie, więc tam postanowili się udać. Obiecali obecnym bohaterom, że kiedy tą sprawą się zajmą, ruszą do Nuln, aby udzielić im pomocy w powstrzymaniu elektora Talebeklandu przed otwarciem Wrót Chaosu. Wiadomość mieli zostawiać sobie w nulneńskiej karczmie o nazwie Podkowadłem. Oczywiście nie rozgrywaliśmy już tego, czy i jak Ludo i spółka rozprawili się z Elżbietą von Fussen, bo gracze nie chcieli się rozpraszać i chcieli się skoncentrować na graniu obecnymi bohaterami, także sprawa tamtych bohaterów graczy i Elżbiety von Fussen pozostaje nadal otwarta. Kiedy tamci bohaterowie wyruszyli do Loninbruck, obecni bohaterowie ruszyli do Nuln, aby odnaleźć tam Dietera Feuerbacha i przeszkodzić mu w otwarciu wrót do domeny chaosu, przez którą wedrze się horda demonów i zniszczy imperium od środka. Czy im się udało? No cóż, o tym w kolejnym, chyba już ostatnim nagraniu tej serii. Do usłyszenia. Cześć.